Witam serdecznie w kryminalnie na taśmach z tej strony Justyna i jeszcze przez chwilę zostaniemy w Europie. W ubiegłym tygodniu gościliśmy w Belgii i Francji, a dziś zabieram Was do Niemiec, lub właściwie do Republiki Federalnej Niemiec, jeżeli chcemy być historycznie poprawni. I tam opowiem Wam o sprawie Marian Bachmeier. Był rok 1980. Początek maja. Siedmioletnia Anna Bachmeier po kłótni ze swoją matką decyduje się nie iść na zajęcia do szkoły. Tuła się po ulicach i rozmawia z ludźmi. Godziny mijają. Jej matka Marian odpoczywa po długiej zmianie w barze. Po południu jedzie na sesję do lokalnej gazety. Po powrocie do domu nie zastaje w nim córki. Wydaje się to dziwne, bo było późne popołudnie i lekcje na pewno się już skończyły. Zaczyna jej szukać, ale nigdzie nie ma śladu po Anie. Wieczorem zgłasza zaginięcie siedmiolatki na policję. Podejrzewa też, że dziewczynka chce zrobić jej na złość, że ma do niej żal, że się wcześniej pokłóciły i ukrywa się w domu swojej koleżanki. Jednak wkrótce. Okazuje się, że nikt nie widział Anny od poprzedniego dnia. Nie pojawiła się w szkole, ani nikt jej nie widział po zajęciach. Marianne zaczyna się niepokoić. Kolejnego dnia, na postorunku w Lubece, pojawia się pewna kobieta. Jest zdenerwowana. Twierdzi, że chce zgłosić poważne przestępstwo. Twierdzi. Że jej partner popełnił straszliwą zbrodnię i muszą go natychmiast aresztować. Jeżeli jesteście ciekawi tej historii, to zapraszam do posłuchania. Przenosimy się zatem do Republiki Federalnej Niemiec, gdzie poznajemy główną bohaterkę naszego podcastu. Marianne Bachmeier urodziła się 3 czerwca 1950 roku w Sarstedt. Ojciec Marian. Był wojskowym. Służył w Waffen-SS, które było oddziałem wojskowym nazistowskiego SS. Dużo pił i większość czasu spędzał w barze niedaleko domu. Alkohol sprawiał, że był agresywny. Od początku Mariany nie miała łatwego życia. Matka nigdy nie broniła jej, kiedy ojciec, będąc po alkoholu, wszczynał awantury. Czuła się niekochana i niechciana. Mimo, że sytuacja w domu była zła, to państwo Bachmeier starali się stwarzać pozory religijnej i ułożonej rodziny. Niestety długo to nie trwało. Gdy Marianne wkroczyła w swoje nastoletnie lata, ojciec opuścił rodzinę. Przez chwilę razem z matką mogły odetchnąć. Życie z człowiekiem uzależnionym od alkoholu, byłym oficerem w SS, z pewnością do łatwych nie należało. Zrobiło się nieco lepiej, nieco spokojniej. Ale mimo to relacje Maryjen z matką były napięte. Nastolatka była uparta i zbuntowana. Często się sprzeciwiała tym religijnym wartościom, które od lat próbowano jej wpoić. To generowało konflikty, zwłaszcza z ojczymem, bo pani Bachmajer znalazła sobie nowego partnera. Był tyranem. Jeśli coś nie działo się po jego myśli, to wpadł we wściekłość i podnosił na nie rękę. Maryn czuła, jakby wpadła z deszczu pod rynne. Czytałam też, że była molestowana. Przeżywała w domu koszmar. Szukała odskoczni, głównie w ramionach innych chłopaków. W wieku 16 lat zaszła w ciążę. Czuła, że nie jest w stanie zająć się dzieckiem jako nastoletnia matka. Oddała je więc do adopcji. Gdy rozpoczęła naukę w liceum, to jej jedynym przyjacielem, pociechą, był jej chłopak, którego tam poznała. Dwa lata po urodzeniu pierwszego dziecka, w wieku osiemnastu lat, Marian ponownie zaszła w ciążę. Tym razem zaczęła się zastanawiać, czy powinna zatrzymać dziecko. W końcu miałoby teraz ojca. Czuła niepewność. Nie potrafiła zdecydować. To uległo zmianie, gdy została wykorzystana seksualnie na dyskotece. Od tamtego momentu wszystko się posypało. Chłopak obwiniał ją za to, co się stało. Nie miała w nim wsparcia. To był ten moment, kiedy zdecydowała, że nie może zatrzymać drugiego dziecka i trafiło do adopcji. To był bardzo trudny czas w życiu Marian. Matka wyrzuciła ją z domu, jej związek się rozpadł. Podjęła wiele niewłaściwych decyzji, ale teraz już nie mogła nic z tym zrobić. Mleko już się rozlało. Postanowiła wziąć się w garść. Potrzebowała pracy i mieszkania. Przeprowadziła się do lubeki. Znalazła tam zatrudnienie jako kelnerka w barze. Wtedy odkryła, że lubi pracować w nocy, że późne zmiany nie sprawiają jej najmniejszego problemu, w odróżnieniu od jej współpracowników. Wolała zarywać noce i odsypiać w dzień. Odpowiadało jej to. W 72 roku pracowała w restauracji Tipasa znajdującej się na starym mieście. Nawiązała wtedy intymną relację z menadżerem baru, Christianem Bertholdem. W wieku 22 lat zaszła w kolejną nieplanowaną ciążę. Ale tym razem miało być inaczej. Chciała zatrzymać dziecko. Miała wyrzuty sumienia, że oddała wcześniejsze do adopcji. Zdaje się, że były to córki. Przez lata trawiło ją poczucie winy. Zastanawiała się też, jak sobie radzą. Nie chciała, by teraz ta historia się powtórzyła. Zresztą była w dużo lepszej sytuacji życiowej i finansowej. Była starsza, miała stałą pracę, czuła, że da radę. Nie miała wsparcia w swoim chłopaku czy też kochanku. Nie wiem, na jakim etapie była ich relacja. Christian stwierdził, że on nie jest gotowy, by być ojcem. Marian została więc sama, ale i tak postanowiła zatrzymać dziecko i spróbować je wychować. 14 listopada 1972 roku urodziła córkę, której nadała na imię Anna. Zaraz po porodzie poddała się zabiegowi sterylizacji. Nie chciała mieć więcej dzieci. Początkowo wszystko w życiu Marian koncentrowało się wokół jej córki. Bardzo chciała dać jej wszystko, co najlepsze. Jednak wkrótce nasza bohaterka musiała stawić czoła wyzwaniu, jakim było bycie samotną matką. Kończyły się jej pieniądze, musiała wrócić do pracy. Nie miała z kim zostawić małej Anny, więc po prostu zabierała ją do baru. Wszyscy jej przyjaciele i współpracownicy znali dziewczynkę i pomagali w opiece jak tylko mogli. Tak się złożyło, że tuż nad barem było lokum do wynajęcia i Marian bez wahania postanowiła się tam wprowadzić. Miałaby bardzo blisko do pracy. Dosłownie schodziłaby po schodach na dół. Idealne rozwiązanie. Nadal zabierała małą Anę ze sobą na nocne zmiany. Bardziej restauracja to raczej nie jest dobre miejsce do wychowywania dzieci. Zdaje się, że na początku Marianne myślała, że jest to po prostu przejściowe, że z czasem sytuacja się polepszy i nie będzie musiała brać ze sobą córki, że zorganizuje jej jakąś opiekę. Ale lata mijały i Anna dalej przebywała z matką w lokalu, gdy pracowała. Podobno Marianne nigdy nie spieszyła się do domu, kiedy kończyła się jej zmiana za barem więc mała Anna przebywała tam do późna. Dziewczynka rosła jak na drożdach. Czas bardzo szybko mijał. Anna wydawała się być szczęśliwym i takim rezolutnym dzieckiem. Jednak to, co jest często podnoszone w źródłach, to fakt, że Marianne traktowała córkę jako taką małą dorosłą. Anna już od najmłodszych lat była zmuszana przez matkę do samodzielności w wielu sprawach. Takich jak chociażby przygotowanie sobie posiłku, sprzątanie, wybranie się do szkoły. A mówimy tutaj o kilkuletnim dziecku, które musiało zajmować się sobą, kiedy mamusia pracowała. Praca i kontakty towarzyskie w tej pasa były dla Marian wszystkim. Anna dosłownie dorastała w barze. Podobno są świadkowie, którzy twierdzili, że widzieli jak dziewczynka śpi na ławce, podczas gdy jej matka bawi się w najlepsze. Ale to też nie było tak, że Marieny nie zdawała sobie sprawy, że jest źle. Ona doskonale wiedziała, że takie życie to nie życie i że córka zasługuje na więcej. Czuła, że jest fatalną matką i nie tak powinno wyglądać dzieciństwo Anny. Rozpoczęła więc rozmowę ze swoimi znajomymi, takim małżeństwem, które miałoby przyjąć dziewczynkę do siebie na wychowanie. Miało to być tymczasowe rozwiązanie. Ostatecznie żadne decyzje nie zostały w tej sprawie podjęte. A jak się czuła mała Anna? Właściwie jej jedyną ucieczką od rzeczywistości były wizyty na wsi wraz z matką i ojcem, czyli Krystianem, który notabene nadal był kierownikiem w tym barze. Jednak gdy Marianne przyprowadzała córkę do pracy, to Krystian nie za bardzo się nią interesował. Zresztą już na samym początku powiedział, że on nie chce być ojcem więc nie brał czynnego udziału w wychowaniu Anny. Zabierał ją czasem na wieś do swojej rodziny, by dziewczynka mogła się wyszaleć, pobawić się ze zwierzętami, czy zaczerpnąć świeżego powietrza, ale był raczej takim weekendowym ojcem. Takie wypady na wieś zdarzały się raczej rzadko. W większości przypadków Anna spędzała czas z matką. Choć nie wiem, czy to jest dobre określenie, bo Marianne w dzień odsypiała zmiany w barze, i jej córka musiała w tym czasie zająć się sobą. Co wtedy robiła mała Anna? Wychodziła z domu, bawiła się na zewnątrz. Jak udało jej się natrafić na jakieś dzieci, to była bardzo szczęśliwa. Lubiła też rozmawiać z sąsiadami, bawić się z ich zwierzętami. Wszyscy ją znali, wszyscy wiedzieli, że to Anna Bachmajer. Teraz to jest. Nie do pomyślenia, by takie małe dziecko, bo Anna mogła mieć w tym czasie jakieś 4-5 lat, chodziło sobie samo po ulicach. Lata 70., lata wszechobecnego luzu. W każdym razie wszyscy Anę znali, wiedzieli, że jej matka nocami pracuje w dzień odsypia, dlatego czasami mieli po prostu oko na dziewczynkę, choć wiadomo, że nie cały czas. W końcu to nie należało do ich obowiązków, by pilnować czyjegoś dziecka. I tak to właśnie wyglądało. W nocy dziecko siedziało z matką w barze, później szło do szkoły, wracało. Jak matka wstała, to był obiad, jak nie no, to trzeba było sobie samemu coś zrobić. Może pozamiatać. Ana musiała w dużej mierze troszczyć się o siebie sama. I kiedy skończyła sześć lat, to zdaje się, że zaczęła dostrzegać, że Marianne nie jest najlepszym wzorem do naśladowania. Nie widziała w niej autorytetu. Dlatego też zaczęły się kłótnie, zaczęło się pyskowanie. Marianne kazała jej coś zrobić, a ona nie chciała. Odburkiwała coś w stylu: sama zrób, nic nie robisz i tak, tylko śpisz. Zaczęła dostrzegać, że takie życie nie jest normalne. Zresztą chodziła do szkoły, widziała jak funkcjonują rodziny jej koleżanek, kolegów z klasy. Często do nich uciekała, nie wracała do domu po lekcjach, tylko zatrzymywała się u jakiejś innej znajomej dziewczynki. Tam dostawała obiad. Pytano, jak było w szkole. Było miło. Nastał rok 1980, był 5 maja. Dzień nie zapowiadał się zwyczajnie od samego początku. Marianne odsypiała zmianę w ich mieszkaniu, nad barem Tipasa. Dzień wcześniej matka i córka pokłóciły się, więc panowała dosyć napięta atmosfera. Tak jak wspominałam, Marianne traktowała Anne jak taką małą dorosłą i potrafiła się do niej po prostu nie odzywać. Anna na przekór matce postanowiła nie iść tego dnia do szkoły. Wyszła z domu i udała się prosto do mieszkania swojej przyjaciółki. Ale dziewczynka była już na zajęciach w szkole. W związku z tym, że nie miała żadnego towarzysza zabaw, Anna jak zwykle musiała zająć się sobą. Bawiła się sama na ulicach, rozmawiała z ludźmi. Nie było źle. Godziny mijały. Jakiś czas później Marian się przebudziła. Anny nie było, więc założyła, że dziewczynka poszła do szkoły. Jak zwykle zresztą. Zaczęła szykować się do wyjścia z domu. Po południu miała mieć sesję zdjęciową dla lokalnej gazety. Chodziło o jej samochód. Był dość nietypowy. Pokryty różnymi malunkami, obrazami. Zwrócił uwagę dziennikarza, który chciał napisać artykuł o Marian i jej samochodzie. Po sesji kobieta udała się w drogę powrotną. Zwykle o tej porze ona była już w domu. Ale tym razem było inaczej. Kiedy Marianna rozejrzała się po mieszkaniu, to doszła do wniosku, że dziewczynki nie było od samego rana. Wszystko wyglądało tak, jak parę godzin wcześniej przed jej wyjściem. Zaczęła się niepokoić. Zbliżał się wieczór i Anny nie było. Pomyślała sobie, że może córka nadal się na nią gniewa, że emocje po tej wczorajszej kłótni jeszcze nie opadły i Anna poszła do domu którejś z koleżanek. Marian rozpoczęła poszukiwania. Pomyślała sobie, że może córka bawi się gdzieś w parku na zewnątrz albo na placu zabaw, ale nie. Podobnie było, gdy matka zaczęła pytać rodziców, kolegów i koleżanek z klasy córki. Nikt nie widział dziewczynki. W dodatku rano nie pojawiła się na lekcjach. Nie widzieli jej cały dzień. W końcu nastał szósty maja. Kiedy Anna nie pojawiła się w domu, Marien postanowiła zgłosić zaginięcie córki na policję. Rozpoczęły się poszukiwania siedmiolatki, nikt nie wiedział, gdzie może być. Podejrzewano ucieczkę z domu. Ale gdzie Anna miałaby się w takim razie udać? Miała tylko siedem lat, gdzie miałaby się ukrywać tak długo. Była jeszcze dzieckiem. Później wyszło na jaw, że dziewczynki nie widziano od prawie dwóch dni. A to. Nie wróżyło dobrze. Jeszcze tego samego popołudnia na komisariat policji w Lubece przyszła pewna kobieta. Powiedziała, że jej narzeczony, 35-letni Klaus Grabowski, zrobił coś strasznego. Była cała roztrzęsiona. W końcu zdołała wydusić z siebie, że według niej Klaus zamordował siedmioletnią Anę Bachmeier. Było to bardzo poważne oskarżenie. Grabowski, uprzedzam, nie wiem czy miał jakieś polskie korzenie, był sąsiadem Bachmejerów i znał Anę. Często z nim rozmawiała, zresztą jak z każdym. Ponadto Grabowski miał kota, i Anna często pytała, czy może się z nim pobawić, na co Klaus się zgadzał. Gdy 5 maja 1980 roku Anna wracała z domu przyjaciółki, zobaczyła na ulicy znajomą twarz Klausa. Jeżeli oglądacie mnie na YouTubie, to właśnie teraz powinno pojawić się jego zdjęcie. Był sympatyczny, miły, a na mu ufała. Poza tym miała przed sobą jeszcze cały dzień. Trochę się jej nudziło. Zaczęła rozmawiać z sąsiadem. Wdała się z nim w pogawędkę. Zapytała, czy może się dziś pobawić z jego kotem i mężczyzna się zgodził. Jak wspominałam, Grabowski miał 35 lat. Ze zawodu był rzeźnikiem. Miał też narzeczoną, której imię nie jest podawane, albo ja się po prostu do tego nie dokopałam. Jednak, by tak ciągle nie powtarzać narzeczona, narzeczona, to na potrzeby tego podcastu nazwijmy ją po prostu Katrin. W momencie, gdy Klaus zaprosił Anę do swojego mieszkania, to Katrin nie było. Czy była w pracy, czy gdzieś indziej. To nie jest podawane. Anna nie wyszła z mieszkania Klausa Grabowskiego żywa. To, co działo się za tymi drzwiami, co przeżywała ta dziewczynka, trudno jest to opisać. Są sprzeczne źródła co do tego, czy została wykorzystana seksualnie. Niemniej jednak warto zauważyć, że Klaus był już wcześniej aresztowany za molestowanie dzieci. Miał wyrok, który wcześniej odsiedział. Po wyjściu z więzienia w 1976 roku poddał się dobrowolnie kastracji chemicznej, czyli zostały mu podane odpowiednie środki, leki, które miały za zadanie obniżyć jego popęd płciowy. Jednak już dwa lata po wyjściu z więzienia Klaus zaczął korzystać z leczenia, które miało odwrócić ten proces. Tak naprawdę nie wiemy, co przeżywała Anna. Nie wiemy, jakie okropne rzeczy robił jej Klaus, ale była przez niego przetrzymywana przez wiele godzin. To było istne piekło, piekło, które Grabowski postanowił zakończyć, dusząc dziewczynkę parą rajstop należących do jego narzeczonej. Podobno nie od razu pozbył się ciała. Źródła niejasno mówią o tym, jak Katrin dowiedziała się o tym, co zrobił jej partner. Zdaje się, że Klaus przyznał się do tego, co zrobił: że zabił siedmioletnią córkę swojej sąsiadki. Nie jest jasne, czy kobieta widziała ciało dziewczynki. Jednak, tak jak wspominałam, znajdowało się ono w dalszym ciągu w mieszkaniu. Dopiero gdy Katrin pobiegła powiadomić policję, to wtedy Klaus postanowił pozbyć się zwłok. Kiedy jej nie było, mężczyzna zapakował małą anę do kartonowego pudła, zamocował je na swoim rowerze i pojechał na tkanę w lubece. Gdy był przy brzegu, wykopał płytki grób i umieścił w nim ciało. Po zeznaniu Katrin na komisariacie zapanowało poruszenie. Uwierzono jej, w końcu, dlaczego miałaby kłamać? Poza tym, Marianne zgłosiła zaginięcie córki. Grabowski był ich sąsiadem, a w dodatku miał już wcześniej wyrok za molestowanie małoletnich. Trzeba było to natychmiast sprawdzić. Kiedy policja przybyła do jego domu, Grabowskiego już nie było, ale zostawił na stole notatkę, błagał w niej swoją narzeczoną, aby nie odwracała się od niego plecami, by go nie opuszczała. Napisał, że będzie na nią czekać w swoim ulubionym barze, Zoln, do późnego wieczora. Chciał porozmawiać. Do Zon udali się funkcjonariusze, którzy czekali na przybycie Klausa. Pojawił się tam i praktycznie natychmiast został aresztowany. Tak jak wspominałam, miał dosyć burzliwą przeszłość. Już na początku lat 70. próbował porwać sześcioletnią dziewczynkę. Udało jej się wyrwać, ale Klaus złapał ją za szyję. Dziewczynka krzyczała tak głośno, tak przeraźliwie, że nie miał innego wyjścia jak tylko ją puścić i pozwolić odejść. Po tej napaści usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i otrzymał wyrok w zawieszeniu. W 75 roku został oskarżony o wykorzystanie seksualne dwóch młodych dziewczynek, dziewięcioletnich. Został poddany ocenie psychologicznej, z której wynikało, że zdawał sobie sprawę z tego, że to, co robi, jest złe. Miał nawet wyrzuty sumienia lub coś na ich kształt, ale miał tak silny popęd seksualny, że chęć popełnienia przestępstwa była silniejsza niż racjonalne myślenie. W 1976 roku Grabowski został skazany na pobyt w zakładzie psychiatrycznym. W ramach rehabilitacji został wykastrowany chemicznie. Mówiłam już o tym. Natomiast nie będę zagłębiać się, jakie dokładnie środki zostały mu podane. Natomiast takim pożądanym efektem jest obniżenie testosteronu i popędu płciowego. Ta procedura jest odwracalna, dlatego też Klaus zdecydował się później na odwrócenie całego procesu. Generalnie ta kastracja chemiczna wzbudzała, może wzbudza nadal wiele kontrowersji odnośnie leczenia popędu, opanowania tej żądzy, bo wielu profesorów seksuologów uważa, że to nie spełnia swojej roli, że kastracja chemiczna tak owszem zapobiega reprodukcji, ale czy ma jakiś realny wpływ na opanowanie popędu seksualnego, na opanowanie chęci popełnienia przestępstwa seksualnego? To tutaj zdania są podzielone. W każdym razie Grabowskiemu dano wybór. Jak się zgodzi na kastrację, to zostanie wypuszczony na wolność. A jeśli nie, no to będzie przebywał w areszcie, w zakładzie psychiatrycznym jeszcze dłuższy czas. Klaus zgodził się na zabieg i został on wykonany. Niedługo później mężczyzna został zwolniony. Pojawiają się pytania. Czy leczenie było w jakiś sposób podtrzymywane? Czy Klausowi zapewniono opiekę psychologiczną? Czy mógł liczyć na pomoc w razie nawrotu swojej obsesji? No nie. Właściwie to gdy Klaus stał się wolnym człowiekiem, to praktycznie natychmiast o nim zapomniano. Nie był w żaden sposób kontrolowany. Dwa lata po wyjściu na wolność, Grabowski odwiedził urologa i poprosił o kurację hormonalną, która odwróciłaby proces kastracji chemicznej. Zgodę na leczenie musiał wydać sąd. I sąd taką zgodę wydał, bo Grabowski twierdził, że cierpi na fizyczne skutki uboczne jakie? Nie wiadomo. Natomiast argumentował to też tym, że poznał kobietę, narzeczoną. My nazwaliśmy ją Katrin, i chcą razem założyć rodzinę. Klaus był przekonujący i sąd wydał zezwolenie na kurację hormonalną. 18 marca i 25 kwietnia 80 roku wstrzyknięto mu testowiron i przepisano tabletki do przyjmowania w domu. Z tym, że urolog, który przygotowywał Klausa do zabiegu, nie miał pojęcia, że ten zabieg kastracji chemicznej został przeprowadzony w związku z przestępstwami pacjenta przestępstwami na małych dzieciach. Dopiero później wyszło na jaw, że o niczym nie wiedział, co też wydaje się absurdalne, bo jak to jest możliwe, że nikt nie zbadał przeszłości kryminalnej Grabowskiego? Czy rzeczywiście aż tak wielu mężczyzn decydowało się wtedy na kastrację, że tego nie sprawdzono? W chwili zabójstwa Anny Bachmeier-Grabowski miał taki sam poziom testosteronu jak przed kastracją. Kiedy został złapany, powiedział policji, że nigdy nie zamierzał molestować Anny. Zaprzeczył, by w ogóle ją dotykał. Powiedział, że siedmiolatka sprowokowała atak. Że groziła mu, że jeśli nie da jej pieniędzy, to powie matce, że niewłaściwie ją dotykał. Twierdził, że go uwiodła. Zeznał, że się wtedy przestraszył. Gdyby to wszystko wyszło na jaw, gdyby matka Anę złożyła doniesienie o molestowaniu, wróciłby do więzienia, jego narzeczona by go zostawiła. Straciłby wszystko. Wściekł się. Za kogo się uważała ta smarkula? Według Klausa Anna siedziała na krześle, a on, niewiele myśląc, wziął rejstopy Katryn, które leżały w pobliżu i zaczął ją dusić. Walczyła przewróciła krzesło, ale Grabowski był silniejszy. Przegrała. Zapytano go, co zrobił z ciałem. Miał też wskazać, gdzie je zakopał. Śledczy udali się wraz z nim pod kaną w Lubece. Bez problemu znaleźli płytki grób, a w nim kartonowe pudło i ciało siedmioletniej Anny. Była związana, bardzo dokładnie związana, tak by zmieściła się do pudełka, by wszystko było na swoim miejscu. Widać było, że się nie spieszył. Starannie dobierał węzły. O zabójstwie córki, 29-letnia wówczas Marianne Bachmeyer. Została poinformowana w nocy. Kiedy do jej drzwi zapukali śledczy, od razu wiedziała, że stało się coś strasznego. Jej reakcja na wieść o śmierci Anny była dziwna. Nie chciała rozmawiać z policją, znać szczegółów, nie chciała też pójść do kostnicy, by ją zidentyfikować. Dla policjantów to było nietypowe zachowanie. Według ich relacji, nigdy nie spotkali się z taką reakcją i nie wiedzieli, jak mają w takiej sytuacji postąpić. Matka straciła dziecko, dziecko, które zostało w bestialski sposób zamordowane. Co mieli jej powiedzieć? Twoja córka została zamordowana, ale mamy już winnego to sąsiad. Co właściwie mówić w takiej sytuacji? Żadne słowa nie pasują. Wiadomość o śmierci Anny zniszczyła Marian. Dopadło ją tak potężne poczucie winy, że nie była sobie w stanie z nim poradzić. Nienawidziła siebie za to, że rozważała oddanie Anny pod opiekę swoich przyjaciół, że nie opiekowała się nią dostatecznie dobrze. Nie mogła sobie wybaczyć, że stoczyła z córką kłótnie na dzień przed jej zniknięciem. Nie mogła sobie wybaczyć tego, że Ana gniewała się na nią, że chciała zrobić jej na złość i nie poszła do szkoły. Gdyby się nie pokłóciły dziewczynka byłaby cała i zdrowa. Gdyby Marian bardziej interesowała się jej życiem, to do niczego takiego by nie doszło. Ale przecież nie można cofnąć czasu. Co się stało, to się nie odstanie. Ana nie żyła i trzeba było ją pochować. Ceremonia nie była tradycyjna. Nie była religijna z tymi wszystkimi obrzędami. Mariano to zadbała. Jej wspomnienia z domu rodzinnego, gdzie ta religijność, wiara były tylko na pokaz, skutecznie powstrzymały ją od organizacji pogrzebu w zwyczajowym stylu. W kościele rozbrzmiewały piosenki zespołu Pink Floyd. Po pogrzebie w życiu Marian zapanowała pustka. Patrzyła na rzeczy Anny. Na jej zabawki, książki, mały pokoik. To wszystko, co po sobie zostawiła. Była takim radosnym ognikiem, ale teraz wszystko było szare, bez wyrazu. Była i nie ma w jednej chwili. Pozostał tylko żal, tęsknota i nieprzemijające poczucie winy. Klaus Grabowski siedział w areszcie, czekając na proces. Mijały tygodnie, które szybko zmieniły się w miesiące. To oczekiwanie było nie do zniesienia. Marię czuła, jakby to wszystko trwało wieczność. Nie mogła tak po prostu pogodzić się ze śmiercią córki. Trudno było jej funkcjonować. Nie mogła przejść do porządku dziennego. Potrafiła mieć załamanie nerwowe w miejscu publicznym. Dlatego często zamykała się w swoim mieszkaniu na wiele dni. Jej przyjaciele i współpracownicy z Tipasa starali się jak mogliby jej jakoś pomóc, jakoś ulżyć, ale to na niewiele się zdało. Marian cierpiała. Jakieś 10 miesięcy później, w marcu 81 roku Klaus Grabowski stanął przed sądem w Lubece. W pierwszych dniach procesu skupiono się na życiu małej Anny, na tym, jaka była i w jakim żyła środowisku. Z zeznań świadków wynikało, że dziewczynka właściwie wychowywała się na ulicy. Marian była kelnerką, pracowała do późnej nocy i spała przez większość dnia. Anna nie chodziła do szkoły tak często, jak powinna. Opuszczała lekcje... I tułała się po mieście. Kilka razy spotkała Klausa i czasami z nim rozmawiała. Pojawiło się więc pytanie czy Grabowski planował któregoś razu zwabić dziewczynkę do mieszkania? Obrona przedstawiała go jako życzliwego sąsiada, spokojnego człowieka. Zdaje się, że zapomnieli wspomnieć o wcześniejszych wyrokach za molestowanie i próbę usiłowania zabójstwa. Ten życzliwy sąsiad, pod nieobecność swojej narzeczonej, zwabił do mieszkania niczego nie podejrzewającą siedmiolatkę. Anna mu ufała. Kilka razy bawiła się z jego kotem. Było normalnie, nie miała powodów, by się obawiać. Zresztą była tylko dzieckiem, naiwnym dzieckiem, które przez większość dnia musiało zajmować się sobą. Była zdana na siebie, i Klaus postanowił to wykorzystać. Nie wierzę, że to było przypadkowe, że nie obserwował anę że nie wiedział, że nikt jej nie pilnuje. Myślę, że wiedział, co robi. I nie chciał popełnić błędów z przeszłości. Nie chciałby zaczęła krzyczeć, więc ją po prostu zwabił do domu pod pretekstem zabawy z kotem. Marian Bachmeier siedziała w pierwszym rzędzie na sali sądowej. Patrzyła na potwora, który odebrał jej córkę. Czasami krzyczała i wyzywała Klausa. Kiedy nie odpowiadał na zadawane pytania, wrzeszczała: No, powiedz coś, ty świnio. Niektórzy uważali, że przesadza, że wyolbrzymia wszystko i dramatyzuje, by być w centrum uwagi. Niemniej jednak każdy reaguje inaczej. Skoro trzymała emocje na wodzy przez tyle czasu, to teraz chciała dać im upust. Nie było łatwo słuchać zeznań, zwłaszcza samego oskarżonego. Mówił, jak wyglądały ostatnie chwile życia Anny. Trzymał się wersji, że siedziała na krześle, a on zaszedł ją od tyłu i zaczął dusić. Powiedział, że gdy to robił, usłyszał, jak coś wydobywa się z jej nosa. Zapewne była to krew. Nie mógł przestać. Uparcie twierdził, że nie torturował Anny, że jej nie wykorzystał ani jej nie molestował. Ale z drugiej strony, po co miałby ją zwabiać, by tylko zabić? W końcu miał wyrok, gdzie molestował dziewięcioletnie dzieci. Jaki inny miałby być cel? W drugim dniu procesu do złożenia zeznań został wezwany urolog, który leczył Grabowskiego w miesiącach poprzedzających śmierć Anny. Doktor von Ende zeznał, że Klaus go okłamał. Powiedział, że został poddany kastracji chemicznej, bo był ekshibicjonistą. Doktor nie wiedział, że tak naprawdę został poddany zabiegowi przez swoje przestępstwa na małych dzieciach. Teoretycznie, doktor von Ende powinien wszystko sprawdzić, ale tego nie zrobił. Później Marian Bachmeier i ojciec Anny. Christian Berthold, złożyli pozew przeciwko temu lekarzowi o zaniedbanie. Niestety, sprawa nie doszła do skutku, bo żaden biegły nie chciał zeznać pod przysięgą, że doszło do jakiegokolwiek uchybienia ze strony doktora Wolkera. Poruszono też kwestię kastracji chemicznej Grabowskiego jako środka zapobiegawczego ponownemu popełnieniu przestępstwa. Właściwie to szeroko o tym dyskutowano w mediach stawiano pytania, czy prawo niemieckie jest odpowiednie i skuteczne w postępowaniu z przestępcami seksualnymi. Może trzeba je zmienić. Przestępcy seksualni mieli możliwość poddania się kastracji, ale nie wszyscy się na to decydowali. Tym, którzy zdecydowali się na chemiczną kastrację, drastycznie skrócono wyroki. I pozwolono im wrócić do normalnego życia bez praktycznie żadnego nadzoru. W dalszym ciągu jesteśmy w drugim dniu procesu Klausa Grabowskiego. Miejsce dla świadków zajął policjant, który znalazł ciało Anny. Powiedział on o tym, że dziewczynka była skrępowana. Ten fakt wywołał wielkie poruszenie na sali sądowej. I Marian Bachmeier musiała tego wszystkiego słuchać. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co musiała wtedy czuć. Podsłuchała też rozmowę sędzi i obrońcy Grabowskiego, jakoby oskarżony następnego dnia miał złożyć oświadczenie, w którym miał opowiedzieć o szantażu ze strony ofiary. Gdy Marian o tym usłyszała, to coś się w niej zagotowało. Jak on może tak kłamać? Zabił niewinne dziecko i teraz chce wszystkich przekonać, że to była jej wina że go szantażowała, że go uwiodła. Marianna nie chciała tego słuchać. Wtedy wracały do niej przykre wspomnienia. W dzieciństwie była molestowana. Do tego jako nastolatka padła ofiarą napaści. Podejrzewała, że jej córka przed śmiercią przechodziła przez to samo. Była wściekła. Musiała go powstrzymać. Nastał trzeci dzień procesu Grabowskiego. Był 6 marca 1981 roku piątek. Tego dnia pogoda była bardzo przygnębiająca. Padał deszcz i było zimno. Z tego też powodu na sali sądowej nie było tłumów zaledwie garstka ludzi. Drzwi zostały otwarte dla publiczności dopiero na pięć minut przed rozpoczęciem sesji. Klausa Grabowskiego wprowadzono bocznymi drzwiami. Usiadł tyłem do wejścia. Niedługo później w sądzie pojawiła się Marian. Bardzo uderzyło ją to, jak mało osób się pojawiło. Stracili zainteresowanie przez deszcz? Jej przyjaciele zasugerowali, by poczekali na korytarzu jeszcze kilka minut. I na początku pani Bachmeier rzeczywiście zaczęła oddalać się od sali rozpraw. Ale nagle zmieniła zdanie. Nerwowym krokiem zaczęła kierować się do miejsca, gdzie siedział zabójca jej córki. Dzieliło ich zaledwie kilka metrów. Marian sięgnęła do torebki i wyjęła broń. Była to bereta o Kalibrze 22. Wycelowała w plecy Klausa Grabowskiego i nacisnęła spust. Całą salę sądową przeszył huk. Ludzie nie wiedzieli, co się dzieje, zaczęli padać na podłogę i osłaniać głowy rękami. W końcu jednak nastała cisza, a chwilę później na równe nogi zerwali się ochroniarze, którzy obezwładnili Marię. Nie stawiała oporu oddała łącznie osiem strzałów, z których siedem trafiło Klausa w plecy. Mężczyzna osunął się na biurko przed sobą, a następnie upadł na podłogę. Są różne wersje co do tego, czy zginął na miejscu, czy w drodze do szpitala. Niezależnie od tego, jaka wersja jest prawdziwa, to faktem jest, że Klaus Grabowski zmarł, zabity przez matkę swojej ofiary. Podobno, gdy funkcjonariusze odbierali broń Marian, powiedziała: Chciałam strzelić mu w twarz. Niestety trafiłam go w plecy. Mam nadzieję, że nie żyje. Ludzie nie dowierzali. Nie dowierzali, że Marien zdobyła się na taki akt zemsty, że nie zawahała się, że strzeliła aż osiem razy. Tak, by zabić. Życie za życie. Kara współmierna do winy. Ale czy na pewno? Z dnia na dzień wszyscy w kraju, czyli zarówno RFN, jak i WNRD poznali to nazwisko. Marianne Bachmeier. Przezwano ją matką zemsty. Chętnie publikowano jej zdjęcia na pierwszych stronach gazet. Uważano, że była atrakcyjna. Nakład z jej podobizną rozchodził się na pniu. Ludzie przesyłali jej do aresztu kwiaty. Jeden z bukietów zawierał liścik, który głosił Dla ciebie, od dziadka, który zrobiłby to samo. Nie jesteś sama. Odwagi. I wielu Niemców właśnie tak postrzegało Marien, że postąpiła słusznie, że zabiła człowieka, który nie zasługiwał na to, by żyć. Jej sprawą zainteresowało się także stowarzyszenie, które ogłosiło zbiórkę pieniędzy, by ją wesprzeć. W ciągu tygodnia obywatele przekazali na konto stowarzyszenia ponad 100 tysięcy marek. Wszystkie te pieniądze miały służyć opłaceniu kosztów prawnych. Adwokata dla matki zemsty. Wcieliła prawo Hamurabiego w życie oko za oko, ząb za ząb. Zdaniem opinii publicznej Marian mogła być usprawiedliwiona ze względu na charakter zbrodni Grabowskiego. Jak na ironię, ponieważ Grabowski zmarł w trakcie procesu, nie udowodniono mu jeszcze winy, zatem w oczach prawa umarł jako niewinny człowiek. Prokuratura miała bardzo trudne zadanie w sprawie przeciwko Marian Bachmeier. Nie można jej było ułaskawić, bo gdyby to zrobili to po całym kraju, a może nawet i świecie, ludzie zaczęliby zabijać w akcie zemsty. Zapanowałby chaos i nie można było do tego dopuścić. Jednak wywierano bardzo duży nacisk, by potraktowano matkę łagodnie. Wszystkie oczy skierowane były na prokuraturę. Wszyscy byli ciekawi, jak podejdą do sprawy. Czy potraktują ją jak zwykłą zabójczynię i będą wnioskować o wysoki wymiar kary? Czy może jak samotną matkę, która straciła dziecko? I kiedy tak czekano na ruch prokuratury, to Marian została zwolniona z więzienia. Jednak została ponownie zatrzymana, 14 sierpnia 1981 roku, ponieważ organy ścigania otrzymały informację, że być może będzie chciała uciec. Przebywając w areszcie w oczekiwaniu na proces, na przestrzeni około 15 miesięcy, Marian pięć razy próbowała odebrać sobie życie. Lekarze i psycholodzy wzywali do jej uwolnienia. Twierdzili, że będąc w zamknięciu, poniesie nieodwracalne szkody psychiczne i duchowe. W związku z tym sąd orzekł, że Mardian potrzebuje opieki psychologa, ale kobieta nie chciała z żadnym z nich współpracować. Niektórzy z nich mieli dziwne strategie, by zmusić ją do mówienia. Na przykład stosowali sztuczki, by ją złamać. Nie wiem, co dokładnie robili, ale podejrzewam, że musiało być to bardzo traumatyczne. Przeniesiono ją do szpitala psychiatrycznego, w którym miała pozostać aż do rozpoczęcia procesu. Tymczasem zbierano dowody, aby skazać ją za morderstwo pierwszego stopnia, prokuratura musiała udowodnić, że Marianne zaplanowała atak. Wtedy też dotarto do jej byłego partnera, a zarazem ojca zmarłej Anny, Christiana. Mężczyzna był obecny w sądzie tego feralnego dnia, kiedy padły strzały. Podobno krótko po wszystkim wykrzyknął Ona to zrobiła, ona naprawdę to zrobiła. I to wzbudziło podejrzenia, bo wyglądało na to, że Marianne nie tylko zaplanowała strzelaninę, ale też przedyskutowała ją z Krystianem. Śledczy ustalili, że Marien kupiła broń i ćwiczyła strzelanie do celów piwnicy Baru Tipasa. Świadkami byli stali klienci lokalu. Marien przyznała, że kupiła Beretę od kogoś w Tipasa i schowała ją przy grobie córki. Powiedziała, że po zabójstwie Anny czuła się zagrożona i nabyła broń do samoobrony, a nie do popełnienia morderstwa. Dodała, że nie miała zamiaru zastrzelić Grabowskiego. Zastanawiacie się pewnie, jak to jest możliwe, że w ogóle wniosło broń do sądu. Warto pamiętać, że był rok 81, a więc wykrywacze metalu w gmachach sądu nie były popularne. Nie wiem, czy w ogóle były. Dzisiaj, oczywiście, wchodząc na salę sądową w lubece, na przykład, czy nawet jakąkolwiek inną, trzeba przejść przez wykrywacz metalu. Ale w 1981 roku w sądzie nie było praktycznie żadnych kontroli bezpieczeństwa. Marian była więc w stanie wnieść broń palną na salę sądową bez żadnego wykrycia. Pomimo posiadania broni, zaprzeczyłaby kiedykolwiek ćwiczyła strzelanie do celu. Jednak umiała się nią sprawnie posługiwać, bo to wszystko działo się bardzo szybko. Wyjęła beretę z torebki, odbezpieczyła ją, więc musiała wcześniej wiedzieć, jak to zrobić. Strzeliła bez najmniejszego zawahania. Stała tylko około 3,5 metra za Grabowskim. Był dużym mężczyzną, więc łatwym celem. Eksperci uważali, że Marian musiała mieć wcześniej do czynienia z bronią, skoro tak spokojnie, z opanowaniem, udało jej się zabić Grabowskiego. 2 listopada 1982 roku Marian Bachmeier została oskarżona o zabójstwo. Proces był bardzo medialny. Zaryzykuję nawet ze stwierdzeniem, że kamera kochała Marian. Jak oglądacie mnie na YouTubie, to widzieliście przewijające się zdjęcia. Przyznajcie sami, przykuwają uwagę. Obrona przekonywała, że strzelanina była spontaniczną reakcją, spowodowaną emocjonalnym zamieszaniem na procesie. Marian powiedziała, że zgodnie z jej rozumieniem, Grabowski chciał tego dnia złożyć oświadczenie. Myślała, że będzie opowiadał kolejne kłamstwa na temat jej córki i tego, jak go sprowokowała. Postanowiła położyć temu kres. Zabicie Grabowskiego było dla niej jedynym wyjściem, aktem buntu. Czekała dziesięć długich miesięcy na proces, tylko po to, by wysłuchiwać, jak ten drań opowiada kłamstwa na temat Anny. Wzięła sprawę w swoje ręce, wyręczyła ich, dokonała samosądu. Prokuratura miała jednak mocne argumenty w zanadrzu. Przypomniano, że Marianne była niczym. Fanfatal, że uwielbiała być w centrum uwagi i że zaniedbywała swoje dziecko. Trafnie zwrócono uwagę na to, że siedmioletnia Anna często była pozostawiona sama sobie, a Marianne podjęła nawet pierwsze kroki w celu zorganizowania dla niej opieki zastępczej. Ale kiedy Grabowski odebrał jej córkę, zabiła go. Prokurator uznał, że jej czyn nie był motywowany zemstą. Dlaczego miałaby mścić się za śmierć zaniedbanego dziecka, które miała oddać pod opiekę komuś innemu? Może była sparaliżowana poczuciem winy? A może zabójstwo było reakcją na to, że ktoś ośmienił jej się coś odebrać? Bar, w którym pracowała Marianne, tipasa, znalazł się w kręgu zainteresowania nie tylko mediów, ale też jej zwykłych ludzi. Było to dosyć szemrane miejsce, w którym różne podejrzane typy sączyły piwo i rozmawiali o jakichś rewolucyjnych ideach. Wiele artykułów grzmiało, że bar, taki jak Tipasa, to nie jest odpowiednie miejsce dla dziecka. Dokopano się też do informacji, że Marianne oddała dwoje poprzednich dzieci do adopcji. Dlaczego postanowiła zatrzymać Anę, skoro nie miała warunków do jej wychowania? Dlaczego postanowiła niszczyć jej życie? Dlaczego pozwoliła jej tułać się samej po ulicach? Niektórzy jej współczuli, bo była samotną matką, robiła co mogła, żeby jakoś przeżyć. Praca kelnerki czy też barmanki to było wszystko, co miała. W tipasie czuła się bezpieczna. To było jak dom. Czuła się tam bezpieczna i wspierana. Nigdy nie uważała, że naraża Anę na niebezpieczeństwo, zabierając ją tam. Opinie były podzielone. Dlatego też proces, który rozpoczął się 2 marca 1983 roku, śledził cały kraj. Trwał łącznie 25 dni, a do składania zeznań wezwano różnych świadków. Sala była wypełniona po brzegi. Publiczność w większości składała się z kobiet, matek, które przyszły, by stanąć w obronie Marien. Sala sądowa była tak mocno oblegana, że zdecydowano się przenieść cały proces do innego budynku. Podczas procesu Marien stała się kimś w rodzaju celebrytki. Pozowała do kamer i zwracała na siebie uwagę. Co jest dosyć niezwykłe, bo oskarżeni o morderstwo zazwyczaj unikają dziennikarzy i fotoreporterów. I to niektórych zraziło do jej osoby, mimo że i tak otrzymywała dużo wsparcia, to mimo wszystko dało się odczuć, że jest wręcz zadowolona z siebie, że zabiła Klausa. Wcześniej była kimś, kto żył trochę na marginesie społeczeństwa. Jednak teraz nie była już niewidzialna. Wszystkie oczy były skierowane na nią. Nie wydawała się już być słaba. Kiedy przyszedł czas na werdykt, to wszyscy siedzieli jak na szpilkach. Nikt nie wiedział po której stronie opowie się sąd: czy po stronie Marian, czy po stronie ofiary, w tym przypadku Grabowskiego. Marianne Bachmeier ostatecznie została skazana na sześć lat pozbawienia wolności za zabójstwo Klausa Grabowskiego i nielegalne posiadanie broni. Prokuratura była oburzona ich zdaniem to była kpina. Przecież wszyscy wiedzieli, że Marianne zaplanowała morderstwo Grabowskiego. Później otwarcie przyznała, że nosiła pistolet w torebce przez dwa dni, zanim zdecydowała się go użyć. Sędzia natomiast uznał, że sprawiedliwości stało się zadość. Jego zdaniem Marian Bachmeyer nie stanowiła zagrożenia dla społeczeństwa. Miał silne poczucie, że zabójstwo Grabowskiego było aktem spontanicznym, spowodowanym traumą. Na początku trafiła do zakładu psychiatrycznego, w którym spędziła 18 miesięcy. Dopiero później trafiła do więzienia, gdzie spędziła trzy lata. Wolność odzyskała w 1985 roku. Głosy co do wyroku były podzielone. Część ludzi uważała, że kara była zbyt surowa, a inni, że zbyt łagodna. Przeprowadzono nawet ankietę przez Instytut Allensbach i według niej 28% obywateli uważało, że wyrok dla Marian był właściwy. 27% uznało, że był zbyt surowy, a 25% uważało, że Marian się wywinęła. Pozostali ankietowani, a było ich około 20%, nie byli w stanie zdecydować i opowiedzieć się po którejś ze stron. Po swoim uwolnieniu Marian udzieliła wielu wywiadów. Powiedziała w nich, że nie żałuje, że Grabowski nie żyje ale żałuje, że musiała to zrobić, że musiała wziąć sprawy w swoje ręce. Dodała, że gdyby Klaus się odwrócił, powiedział, że przeprasza, to pewnie by go nie zastrzeliła, ale tego już się nie dowiemy. Hark bon, scenarzysta i reżyser filmu biograficznego Sprawa Bachmeier Nie ma czasu na łzy, Doszedł do wniosku, że życie Marianne nie miało sensu aż do momentu zabójstwa jej córki. Marianne nagle znalazła się w centrum uwagi. Aby jak najlepiej wykorzystać swój czas w świetle reflektorów, potrzebowała wielkiego gestu, który nada sens jej istnieniu. Czy zabiła Klausa? Zrobiła to, ponieważ desperacko pragnęła zwrócić na siebie uwagę. Czy rzeczywiście, by wymierzyć sprawiedliwość, jak twierdziła? Marian sprzedała historię swojego życia niemieckiemu magazynowi Stern za 250 tysięcy marek niemieckich. Pieniądze te wykorzystała na spłatę zadłużenia za opłaty prawne. W czasopiśmie opublikowano serię artykułów, które stanowiły podwaliny do drugiego filmu o tej sprawie, zatytułowanego Anna Mutter czyli matka Anny. Oba filmy, czyli sprawa Bachmeier i matka Anny, ukazały się w Niemczech w 1984 roku i były jednocześnie wyświetlane w kinach. Pod koniec lat 80. Marian wyszła za mąż i przeniosła się do Nigerii wraz z mężem. Mężczyzna był nauczycielem, który uczył języka niemieckiego na takiej niemieckiej osadzie jakby. Jednak ten związek nie przetrwał próby czasu i rozwiedli się w 90 roku. Marien postanowiła przenieść się do Palermo na Sycylii, gdzie pracowała jako opiekunka w hospicjum. Powiedziała, że nie chce wracać do Lubeki, bo tam jest znana tylko jako matka Anny. Ale zmieniła zdanie, kiedy zdiagnozowano u niej raka trzustki. Wtedy wróciła do Niemiec. Poprosiła też reportera NDR Lucasa Bomera, aby sfilmował ostatnie dni jej życia, dla potomności. To idealnie pokazuje, jak desperacko zabiegała o publiczną uwagę i współczucie, będąc nawet już na łożu śmierci. A zmarła 17 września 1996 roku w Lubece w wieku 46 lat. Mimo, że chciała spocząć w Palermo. To została pochowana wraz ze swoją córką Aną. I tak to właśnie wyglądało. Jest to bardzo trudna, wielowymiarowa sprawa. Chciałam przedstawić wszystkie jej aspekty, bo mam takie nieodparte wrażenie, że w większości materiałów Marian jest nieco wybielona, jakby zapomina się trochę o tym, że Zaniedbywała Anne. Chciałam tylko zwrócić uwagę na taką nieoczywistą postać Marianne. I mam nadzieję, że wysłuchaliście tego podcastu z uwagą i że dotrwaliście do końca, do tego momentu. Jeśli tak, to napiszcie, czy uważacie, że dobrze zrobiła? Czy dobrze zrobiła, zabijając Klausa, zabójcę swojej córki? Tylko Kulturalnie, proszę, szanujmy siebie, szanujmy innych. Dużo osób uważa, że dobrze zrobiła życie za życie, ale inni sądzą, czym właściwie różni się od takiego grabowskiego. Przecież też stała się morderczynią. Zostawiam Was z tym i czekam na Wasze refleksje i przemyślenia. Dziękuję za dziś. Dziękuję za wysłuchanie. Przypominam o subskrypcji kanału. Przypominam, że ten film da się także polubić. A tymczasem żegnam się. Cześć i do następnego.